Dzień dobry, dobry wieczór. Paweł Kasprzak, komentarz dnia dla Obywateli News. Mamy dzisiaj 10 października 2020 roku, no i cóż, i niewiele okazji do uśmiechu, ponieważ no, zanotowano dzisiaj 5300 nowych przypadków koronawirusa. A w Sejmie, w Senacie, przepraszam, trwają prace nad ustawą o ochronie zwierząt. Tymczasem zaś na Białorusi, no tu pewnie można się uśmiechnąć, a przynajmniej zdziwić, doszło do wydarzenia równie pewnie wstrząsającego, jak to przed chwilą oglądane wydarzenie z moim udziałem. Otóż Aleksandr Łukaszenka spotkał się z przywódcami białoruskiej opozycji i spotkał się z nimi w więzieniu KGB, gdzie ich sam umieścił. Nazwano to okrągłym stołem. Jeden Łukaszenka i pewnie Władimir Putin wiedzą, co dokładnie to znaczy. Oficjalny komunikat rządowej propagandy, czy też prezydenckiej propagandy, mówi tyle, że obie strony postanowiły, umówiły się nie ujawniać szczegółów rozmów. Podobno chodzi o konstytucję, co jak skądinąd wiadomo było przedmiotem rozmów w Soczi Putina z Łukaszenką, więc być może wygląda to wiarygodnie. Jakąś zmianę w stosunkach władzy z opozycją w Białorusi to prawdopodobnie oznacza, natomiast no, trudno uznać to za zmianę poważną. Za chwilę przejdziemy do dokładniejszego omówienia tych wydarzeń, natomiast zanim to zrobimy, chciałbym Państwa zaprosić do obejrzenia kilku migawek z warszawskich ulic. Ktoś może powiedzieć absurd. Rozkręca się pandemia, a Wy zawracacie głowę o jakieś tęczowe flagi. Wbrew pozorom jednak to się ściśle łączy. Otóż koalicja rządząca uznała, że najlepszą receptą na nadchodzący kryzys związany z pandemią jest rozkręcenie kampanii nienawiści i szczucia na osoby LGBTQ+. I w tym momencie powinnością każdego przyzwoitego człowieka jest solidarność z tymi osobami. W tym mieście jesteśmy jako osoby LGBT+, jako osoby, które działają na rzecz naszej społeczności. Jesteśmy wpychane pod tramwaje, jesteśmy zgarniane o 6 rano z domów własnych. Nasze mieszkania są przeszukiwane. Tak, a jeszcze coś ciepłego? Bracie Polaku? Dzieciaki LGBT+, wieszają się na sznurówkach, skaczą pod pociągi i po prostu kończą swoje życia. Więc głupie wywieszenie flagi na latarniach naprawdę nie powinno być w tym wszystkim problemem. Poszło nie tylko o flagi, ale o podpisaną przez Rafała Trzaskowskiego deklarację LGBT, która pozostała wyłącznie deklaracją. Ale flagi nabrały również znaczenia. Po dwuznacznych komentarzach ratusza w reakcji na sceny przemocy towarzyszące zatrzymaniu Margot z inicjatywy Stop Bzdurom, petycja podpisana przez niemal 30 tysięcy osób sugerowała wywieszenie na miejskich latarniach tęczowych flag LGBT na znak solidarności z tymi, którzy solidarności potrzebują. Miasto odmówiło. Usłyszeliśmy, że samorząd i miejska przestrzeń nie służą ideowym sporom. Obywatele postanowili więc dziś zastąpić miejskie latarnie. Na nich widniały dzisiaj flagi narodowe oraz papieskie. Wszystko to zapewne w trosce o ideową bezstronność władz publicznych. W reakcjach przechodniów dała o sobie znać uderzająca socjologicznie korelacja. Tęczy nie lubią ci, którzy nie lubią również nosić masek. Ta pani na przykład czuje się zaatakowana tęczową agresją i nie uważa, by odmowa noszenia maski ochronnej była atakiem na czyjekolwiek poczucie bezpieczeństwa. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Cała Polska śpiewa z nami, wypierdala z maseczkami. Ulicami Warszawy chodzili również dzisiaj przeciwnicy masek. Jak widać, skłonni równocześnie do demonstracji specyficznie wyrażanego patriotyzmu. Samorząd!
No właśnie. Jest jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić Państwa uwagę. Otóż niezależnie od tego, jak niesympatyczne są dla nas te twarze protestujących przeciwników noszenia maseczek i tych covidosceptyków, uderzająca jest jedna rzecz. Ci ludzie protestują przeciw tym samym przepisom i tym samym prawnym regulacjom, przeciwko którym protestowaliśmy jeszcze całkiem niedawno my sami. A od jakiegoś czasu jakby przestaliśmy. Otóż te wszystkie przepisy antyepidemiczne są tak samo nieprawne, nieszczelne i przede wszystkim niekonstytucyjne, jak te rozporządzenia ministra Szumowskiego, niesławnej pamięci, na podstawie których usiłowano nam odebrać obywatelskie, polityczne i ludzkie wolności, takie jak na przykład wolność zgromadzeń publicznych. Ci ludzie protestują w tej samej sprawie. Nie mają racji, ale podstawy prawne tego protestu są ważne. Wspominam o tym w kontekście tego, co się właśnie dzieje w Senacie, ponieważ do Senatu wpłynął wniosek, opinia Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich, na temat legislacji, która właśnie nastąpiła w Sejmie i nad którą pochylają się właśnie teraz państwo senatorowie. Otóż to była ta sama bezprawna, pośpieszna, niechlujna i łamiąca wszystkie procedury pisowska galopada, z jaką mieliśmy do czynienia zawsze w ciągu ostatnich 5 lat. Nic innego się nie stało. Jak napisał z kolei pan profesor Matczak obu prawnikom, jestem niezwykle wdzięczny za tę odważną, jak się okazuje, opinię. Moralna słuszność ustawy o ochronie zwierząt utrudnia nam prawdopodobnie dostrzeżenie tego niekonstytucyjnego, prawnego skandalu, który pan profesor Matczak odważył się porównać do tej całej epopei, którą przeżyliśmy w związku z Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i podobnie doniosłymi sprawami ustrojowymi, które budziły w nas tak wielkie emocje. Cóż, to głosowanie było ważne, i to nas zbliża do białoruskiego kontekstu. To głosowanie było ważne również z tego powodu, że po raz pierwszy w 5-letniej historii rządów PiS zdarzyło się tak, że od głosów opozycji coś zależało. Zależało mianowicie to, czy ta ustawa przejdzie, czy przegra. Natomiast chyba naiwnością byłoby sądzić, że skądinąd ponoć szczerze przywiązany do idei ochrony praw i życia zwierząt prezes Jarosław Kaczyński rzeczywiście zdecydował się w tej sprawie postawić na szali cały swój autorytet przywódcy i przyszłość własnego politycznego obozu. No tak prawie na pewno nie było. O co mogło chodzić w tym głosowaniu i dlaczego Jarosław Kaczyński zabiegał o poparcie opozycji? No otóż zabiegał, bo z całą pewnością mógł liczyć na poparcie opozycji. Po co to zrobił? No to głosowanie w tym akurat momencie miało prawdopodobnie taki sens, żeby policzyć wierne dowódcy szable we własnym obozie. I to zrobiono. Ale moim zdaniem istniała druga, o wiele poważniejsza funkcja. Jarosław Kaczyński wiedział, że ma przeciwników, że wśród jego najbardziej zajadłych oponentów znajduje się Zbigniew Ziobro i jego stronnicy. Otóż to głosowanie w sprawie zwierząt futerkowych oraz tych zwierząt, które morduje się w okrutny sposób w trakcie uboju rytualnego, ono pokazywało przeciwnikom, dywersantom w obozie Zjednoczonej Prawicy, jak niewiele warte są ich kalkulacje obliczone na szantaż utratą parlamentarnej większości. Kaczyński powiedział tym ludziom, jak niewiele ten ich opór znaczy. Pokazał im, dostarczając dowodów, że zawsze da się liczyć na opozycję. A gdyby nawet się nie dało, no to przecież poprzednie miesiące rządów dekretami Szumowskiego, omijających procedury jakkolwiek traktowane, przewidujące kontrolę Senatu, która coś tam znaczy, przewidujące również kontrasygnatę Andrzeja Dudy, która na ogół jest tylko formalnością, ale być może nie bez wyjątków. Ja już nie wspomnę o roli pani prezes Przyłębskiej. To wszystko się nie liczy. Bez tego wszystkiego Kaczyński potrafi efektywnie rządzić i wielokrotnie to już pokazał. Więc to była tego rodzaju demonstracja. To o to chodziło. I to do tego potrzebne były Kaczyńskiemu głosy opozycji i jest wyrazem
nie jest wyrazem troski o prawa zwierząt udziału w tym głosowaniu. To był wyraz skrajnej politycznej głupoty. Na fuszerkę legislacyjną nie wolno się godzić, zwłaszcza wtedy, kiedy ta sprawa jest tak kłopotliwa, jak się okazuje. Ta regulacja oznacza konflikt interesów. Czyjeś interesy narusza? I teraz nieważne jest to, czy te interesy sobie cenimy, czy nie. W państwie prawa należy je brać pod uwagę. No ale poza tym głosowaniem mieliśmy jeszcze kilka innych ważnych głosowań w przeszłości, w których co prawda od głosów opozycji nie zależało nic, a i tak były one z jakichś powodów ważne dla obozu władzy. Przypomnijmy sobie głosowanie w sprawie podwyżek. A PiS mógł je spokojnie przeprowadzić, tak jak robił to zawsze do tej pory, siłowo i upokarzając opozycję, pokazując, jak bezsilne są jej protesty. W trakcie głosowania o podwyżki Kaczyński postanowił rzecz rozegrać inaczej. Dlaczego? No powody są więcej niż oczywiste. No chodziło właśnie o to, by zaangażować opozycję w to głosowanie, by ona udzieliła poparcia tej decyzji, by innymi słowy udzieliła jej legitymacji. I wreszcie mamy poprzednie decyzje polityków opozycji w czymś, co się nazywa wciąż z niejasnych dla mnie powodów parlamentem. I mam na myśli te decyzje, które w okolicy 10 maja zapadały, wtedy, kiedy nie udało się owo korespondencyjne głosowanie na Andrzeja Dudę. Wtedy Kaczyński robił bardzo wiele, by skłonić opozycję do poważnego startu w tych wyborach. By opozycja zaczęła mówić, że Trzaskowski może wygrać, by ruszyła do tej kampanii wyborczej z pełnym, maksymalnym, możliwym zaangażowaniem. O co chodziło? No, chodziło o uniknięcie powtórki z 10 maja, to jasne. Gdyby to głosowanie jakimś cudem nieudolny skądinąd Sasin zdołał przeprowadzić, no to Andrzej Duda wygrałby w nim z przewagą pewnie 90%, jak wszyscy wiemy. No, ale frekwencja w tych wyborach prawie na pewno nie przekroczyłaby 20%. Znacząca byłaby też w nim nieobecność, widoczna dla wszystkich nieobecność jakichkolwiek poważnych kontrkandydatów w tych wyborach. Duda tak czy inaczej wygra. Znaczenie to wszystko ma niewielkie. Jednak jak każdy dyktator, Kaczyński lubi być kochany i lubi pozory demokratycznej władzy i uwielbienia, jakim darzy go naród. To jest stawką w tej grze. I to radzi poważne, pewnie zbyt śmiałe i radykalnie przeze mnie zadawane pytanie o rolę opozycji parlamentarnej w ogóle. Skoro nie ma szans na przepchnięcie w parlamencie żadnego głosowania, skoro nie ma szans na efektywne zablokowanie jakiejkolwiek PiS-owskiej inicjatywy, to po co nam są partie opozycyjne w parlamencie? Pewnie parę funkcji by się znalazło. Ale wolno też zapytać, czym dokładnie różnią się partie dzisiaj w parlamencie od tych, które pamiętamy z PRL-owskiej przeszłości, mam na myśli ZSL i Stronnictwo Demokratyczne, a nawet opozycyjne koło poselskie Znak. Przy wszystkich oczywistych różnicach pomiędzy zachowaniami dzisiejszych partii opozycji a tym, co pamiętamy z PRL-owskiej przeszłości, chodzi, obawiam się bardzo, wciąż o ten sam kwiatek do kożucha. Pamiętając o tej grotesce, której świadkami jesteśmy w Białorusi, która być może jest bardziej podobna do polskiej sytuacji, niż tam się wszystkim wydaje, chciałbym przejść do tych tęczowych flag, których Urząd Miasta Warszawy nie zdecydował się rozwiesić na ulicach miasta w geście oczywistej solidarności z osobami tu, a nie gdzie indziej represjonowanymi i które zamiast tego wywiesili obywatele. Ale ja już nie chcę dyskutować o moralności w polityce, bo przepraszam bardzo, ale w towarzystwie zawodowych polityków zdaje się, że to nie jest to sensowny temat rozmowy. Chcę powiedzieć o politycznym sprycie. Otóż oczywiście chodzi o to, że te tematy uchodzą za niebezpieczne, za kontrowersyjne, za takie, które mogą kosztować utratę części poparcia wyborców przed wyborami. I to dlatego należy ich unikać. Natomiast dokładnie z tego samego powodu powiedziałbym, powinno być dla nas wszystkich jasne, że uniknąć tych tematów się nie da. Że właśnie dlatego, że one są tak potencjalnie niebezpieczne, że tak łatwo budzą nasze tak ogromne emocje, one z całą pewnością, na 200% prawdopodobieństwa, zostaną wykorzystane w każdej kampanii wyborczej i w każdym trudnym dla Polski momencie, w którym temu lub owemu z polityków opłacać się będzie przykryć jakąś aferę, jakiś problem, a zamieszać nam w głowach. To zostanie zrobione, jeśli nie przez PiS,
jeśli nie przez kajegowych, to po prostu przez ruskich troli, naiwnością, głupotą polityczną, a nie wyrazem politycznego sprytu, jest liczyć na to, że tych tematów da się uniknąć. Szanowni Państwo, Panie i Panowie, politycy i parlamentarzyści, te tematy trzeba w końcu rozwiązać. Tych tematów uniknąć się nie da. One będą wybuchały za każdym razem, kiedy będzie nam najmniej wygodnie. No i to jest wreszcie okazja, żeby wrócić do tej przerwanej przed chwilą myśli, gdzie naprawdę odbywa się realna polityka, w parlamencie czy gdzie indziej. Otóż realna polityka akurat w tej sprawie praw kobiet i LGBT odbywa się na ulicy. Proszę zauważyć, że w ciągu ostatnich 5 lat, smutnych 5 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego stała się w tej kwestii rzecz zupełnie zdumiewająca. Otóż przez wszystkie dekady III RP demokratycznej, przez wszystkie dekady debat, deliberacji i prób decyzji w sprawie czegoś, co nazywa się kompromisem aborcyjnym, sondaże poparcia opinii publicznej w tych sprawach nie drgnęły nawet o włos. I wystarczyło 5 lat rządów PiS, by nagle okazało się, że prawdopodobnie większość polskiego społeczeństwa opowiada się dzisiaj za liberalizacją dostępu do aborcji. Tak w każdym razie pokazują niektóre badania. Sytuacja uległa w każdym razie bardzo radykalnej zmianie. I prawdopodobnie większość opowiada się za związkami partnerskimi. Adopcja dzieci przez pary homoseksualne budzi wciąż prawdopodobnie wątpliwości, ale wszystko jest przed nami. Chciałbym powiedzieć Państwu przede wszystkim, bo szczerze mówiąc politykom tłumaczyć tego chyba jednak nie ma sensu, że realna zmiana odbywa się gdzie indziej. Że jak powiedział pan profesor Marcin Król, z innego nieco powodu, ale dosyć podobnego, tym państwem nie ma sobie co zawracać głowy. Trzeba po prostu próbować robić swoje. No i myślę sobie, że tą refleksją zakończymy, przypominając te groteskowe rozmowy Łukaszenki z uwięzionymi opozycjonistami w Białorusi. Polska polityka oficjalna od tego białoruskiego modelu nie jest tak bardzo odległa. Białorusi nie szukają swojej metody działania i swojej drogi wyjścia z tego straszliwego, o wiele bardziej dramatycznego przecież niż nasz, impasu. I pewnie prędzej czy później go znajdą. I my też będziemy musieli. Do widzenia Państwu.